Wasula Ryden. Niebo istnieje naprawdę, ale piekło również. Relacja naocznego świadka o tym, co ma nadejść. Rozdział 8. Gołębica. Kiedy Bóg ukazał moim oczom księgę mojego życia, były w niej tylko znaki i tajemnicze symbole których znaczenia nie zrozumiałabym, gdyby on nie wyjaśnił tego mojemu intelektowi. On wolał mi to ukazać w wizji. Otrzymałam ją 29 stycznia 1989 roku. Widziałam, jak wchodzę do kościoła pełnego ludzi, akurat odbywała się jakaś celebracja. Kościół był wypełniony ludźmi, którzy wyrażali entuzjazm. Ja stałam jakby na małej platformie, nieco wyżej, i obserwowałam tłum. Powietrze było przesycone kadzidłem. Następnie pośrodku tego tłumu zobaczyłam kapłana, który przyniósł wspaniałe pudełko. Wszyscy wiedzieliśmy, że w środku znajdowała się szczególna gołębica. Uświadomiłam sobie po fakcie, że była ona symbolem ducha świętego. Kapłan, reprezentujący Chrystusa, przygotowywał się do wypuszczenia jej, żeby mogła wzbić się w powietrzu ponad nami i napełnić nas wielką radością. Nie chciał, abyśmy czekali, więc otwarł pudełko i gołębica wyfrunęła. Kiedy ludzie widzieli, że gołębica fruwa nad nimi, byli jakby pijani ze szczęścia, a kiedy gołębica fruwała niżej, bliżej nich, wszyscy wydali wielki okrzyk, Ach! Ich entuzjazm i wzruszenie napełniały kościół. Przez jakiś czas gołębica latała dookoła. Zauważyłam, że bardzo często zbliżała się do mnie. Wyciągaliśmy ręce, mając nadzieję, że skłonimy ją do tego, by usiadła. Wiedzieliśmy, że w końcu wybierze kogoś z nas i że dla wybranej osoby będzie to wielką łaską. Kiedy gołębica tak krążyła nad nami, nabrałam w sercu przekonania, że się znamy i że w jakimś sensie jesteśmy zaprzyjaźnione, że jak się mówi, jest między nami jakaś wiążąca nas nić. Gołębica miała kolor nieba, nie była biała. Dowiedziałam się potem, że błękit oznacza boskość. Ujrzałam, że zbliża się do mnie, a w sercu czułam, że siądzie na mojej dłoni, bo odczuwałam istniejącą pomiędzy nami łączność. Kiedy w końcu usiadła na koniuszkach moich palców, czułam ogromną bliskość z nią, odczuwałam też głęboką wzajemną miłość. Oczy wszystkich zwróciły się w moją stronę. Niektórzy byli zaskoczeni wyborem gołębicy, inni mieli głęboką nadzieję, że przyfrunie do nich, jeszcze inni byli zachwyceni tym, że w końcu dokonała wyboru. Po jakimś czasie gołębica wzbiła się w górę, okrążyła kościół, zrobiła ostatnie okrążenie, przyfrunęła ponownie do mnie i znowu spoczęła na moich palcach. Tym razem gołębica pozwoliła, żebym ją wzięła do rąk. Podniosłam ją bardzo delikatnie i czule przytuliłam do prawego policzka, tuż przy uchu. Odczułam szybkie uderzenia jej serca. Jej serce biło bardzo głośno. Potem nagle ujrzałam siebie, jak szłam sama drogą. Na jej skraju były dziwne małe zwierzęta, podobne do wiewiórek, pożerające się wzajemnie bezlitości. Jakiś szczur, trzymający jeszcze w pysku małe zwierzątko, zbliżył się do mnie, chcąc mnie wystraszyć. Nie bałam się. Dla pokazania szczurowi, że mam nad nim przewagę, przyspieszyłam kroku, idąc w jego stronę. Zauważył, że chcę go zaatakować i zatrzymał się na skraju drogi. Potem zaatakował z tyłu wiewiórkę i pożarł ją wydając obrzydliwy odgłos połykania. W niedalekiej odległości ode mnie rozłożył się w poprzek drogi wąż, zagradzając mi przejście. Podziękowałam Bogu, że mi go pokazał, bo był przeźroczysty jak celofan, ażeby ludzie nie dostrzegli go, nadepnęli na niego i zostali ukąszeni. Ponieważ się go nie bałam, postanowiłam go przekroczyć, aby go nie dotknąć. Kiedy przechodziłam, usłyszałam delikatny odgłos za moimi plecami. To inny wąż, pełzając szybko, zbliżał się, by mnie zaatakować. Był zupełnie odmienny od tego pierwszego. Wiedziałam, że był agresywny i gotowy napaść na każdego. Ten także był przeźroczysty, jedynie z małym wzorem na grzbiecie. Wąż ten był tak cienki, jak jeden z moich palców. A długi na około trzy metry, poczułam, że wpadłam w pułapkę, ale natychmiast stało się coś cudownego. Bóg przybył mi na ratunek i uniósł mnie wysoko ponad ziemię. Jednak cały czas trwałam w niepokoju, bo odczuwałam złe zamiary węża. Myślałam, że może się wyprostować, aby mnie dosięgnąć. Wtedy mój niebieski ojciec wzniósł mnie wysoko. Jakby mnie unosił podmuch wiatru, przeniósł mnie ponad dwoma wężami i postawił na ziemi obok jednej z moich przyjaciółek. Znajdowałyśmy się obydwie na końcu drogi naprzeciw muru. Nie bałyśmy się, ale coś usłyszałyśmy. Lekko odwróciłam głowę na prawo i ujrzałam pierwszego węża, który zagradzał nam drogę. Zrozumiałam, że szukał czegoś do zjedzenia. I że jeszcze nie dostrzegł nas. powiedziałam szeptem do przyjaciółki, która go nie widziała, nie ruszaj się, nie rób hałasu. Nie mówiłam o wężu z obawy, że się poruszy i przyciągnie jego uwagę. Wtedy ujrzałam węża długiego i cienkiego, który podpełznął do pierwszego. Hałaśliwie i z wielkim okrucieństwem pierwszy wąż zaatakował długiego i cienkiego. Nie dając mu żadnej szansy na obronę, połknął go z obrzydliwym odgłosem. Odczułam ulgę i poczułam się bezpieczna, wiedząc, że teraz ten wąż, syty, będzie chciał już tylko zasnąć i pozostawi nas w spokoju, będziemy więc bezpieczne. Na tym wizja się zakończyła. Nie zrozumiałam jej w pełni, ale z czasem Bóg. Zaczął mi ujawniać jej znaczenie. Gołębica była symbolem Ducha Świętego. To, że usiadła na mojej dłoni, oznaczało, że Bóg wybrał mnie do przekazania swojego orędzia naszemu pokoleniu. Była to szczególna misja, którą miałam wypełnić w życiu. Szczur i węże oznaczały, że na drodze mojej misji napotkam trudności, przeciwności, przeszkody i ludzi, którzy będą próbowali mnie uderzyć w sposób subtelny, bez ujawniania się. Będą dokonywali aktów obłudnych i ukrytych, tak aby nie zostali ujawnieni i aby nikt się nie dowiedział, że to oni rzeczywiście są atakującymi. To dlatego węże ukazały mi się przeźroczyste jak celofan. Były repliką faryzeuszów, jak mi to raz powiedział Chrystus. Ta wizja została mi dana tuż przed moim pierwszym publicznym wystąpieniem ze świadectwem, kiedy miałam innym mówić o otrzymanych orędziach. Jest dość interesujące, jak do tego doszło, że zaczęłam dawać świadectwo. Mieszkałam wtedy w Szwajcarii. Pewnego dnia uczestniczyłam w spotkaniu i już miałam wrócić do domu, kiedy pewna starsza przygarbiona kobieta, która była zakonnicą, podeszła do mnie, Pytając głosem łagodnym i drżącym, Czy to pani Wasula Pulli, która otrzymuje orędzia od Chrystusa i Matki Bożej? Okazało się, że usłyszała o mnie od przyjaciół. Zaskoczona odpowiedziałam, Tak, to ja. Ciągnęła dalej. O, czy pozwoliłaby mi pani przyprowadzić kilkoro przyjaciół, aby mogli wysłuchać pani historii? Zgodziłam się. Uzgodniłyśmy datę i w wybranym dniu usłyszałam dzwonek do drzwi wejściowych. Kiedy je otwarłam, zobaczyłam około 30 osób stojących pod moimi drzwiami. Nasze mieszkanie było małe. Goście weszli więc do salonu, do przedpokoju i nawet do kuchni. Napełniła mnie radość. Zaczęłam opowiadać moją historię. Wyjaśniłam, jak to się wszystko zaczęło. Najpierw z moim aniołem, potem z Bogiem Ojcem, następnie z Jezusem i najświętszą panną. Wszyscy słuchali uważnie, w milczeniu, co jakiś czas potakując głowami. Oznaczało to, że rozumieją i zgadzają się. Pewna kobieta siedząca naprzeciw mnie przedstawiła się, organizowała pielgrzymki do ważnych sanktuariów. Gdzie miały miejsce zwłaszcza niedawno święte objawienia. Jak tylko skończyłam mówić, natychmiast zabrała głos wyraźnie rozentuzjazmowana, jej oczy iskrzyły się, kiedy mówiła: To naprawdę wspaniałe świadectwo, i te orędzia wydają się tak ważne. Każdy z obecnych kiwał głową twierdząco. Zaczęli rozmawiać o tym, że należy znaleźć jakieś miejsce. Gdzie mogłabym się dzielić orędziami naszego pana? Potem zdecydowano, że zorganizujemy większe spotkanie w sali parafialnej miejscowego kościoła. Kilka osób porozmawiało o tym z proboszczem i otrzymało jego zezwolenie. Osoby te obiecały też zająć się propagowaniem wydarzenia. Na miesiąc przed tym pierwszym publicznym spotkaniem, gdy byłam w mojej kuchni, Zobaczyłam pana stojącego w pewnej odległości. Patrzył na mnie, a kiedy go mijałam, wychodząc z kuchni, wyszeptał. Teraz wysyłam cię jak owcę między wilki. Potem zniknął. Przypomniała mi się wizja gołębicy i przyjęłam słowa Jezusa jako ostrzeżenie. W moim przekonaniu było to potwierdzenie, że ta misja nie będzie łatwa. Bóg wiele razy mnie uprzedził, że moje apostolstwo będzie się łączyło z poważnymi próbami. Kiedy więc zbliżał się dzień pierwszego publicznego świadectwa, pojawiła się we mnie pokusa. Zaczęłam zadawać sobie pytanie: czy utraciłam moją wolność? Zdałam sobie sprawę z tego, że moje dawne beztroskie życie przeminęło. Porzuciłam niektórych przyjaciół i wyrzekłam się ulubionych zajęć w czasie wolnym, którymi był tenis i malarstwo. Straciłam wszelkie zainteresowanie spotkaniami towarzyskimi i grą w brydża. Przestało mnie interesować to wszystko, co przez zajmowanie mojego umysłu oddalałoby mnie od Boga. Wcześniej żartowałam z takich ludzi, a teraz zaczynałam się do nich upodabniać. Czy nie staję się świętoszkiem, osobą bardziej świętą niż inni, jak miałam zwyczaj o nich myśleć? Czy teraz nie tracę mojej wolności, będąc nakłanianą do pobożnego życia zamiast robienia tego, co mi się akurat podoba? Ponieważ wiedziałam, że nikt nie może przed Bogiem ukryć swoich myśli, zapytałam o to pana. Powiedziałam mu, że na początku, zanim do mnie przyszedł, moje życie było światowe, radosne i spokojne. Nie przeżywałam trosk ani niepokojów. Czułam jednak, że Słowo Boga zaczynało mi mocno ciążyć. Odpowiedzialność ciążyła mi, zwłaszcza odkąd Bóg od czasu do czasu mówił mi: Powierzam Ci moje orędzie. Twoje Słowo, mój Boże, jest tak ciężkie. Gdzie teraz jest moja wolność? Nasz pan odpowiedział mi jak cierpliwy ojciec. Ja, pan, pouczę cię, co to jest wolność. Napisz. Wolność pojawia się wtedy, gdy dusza odrywa się od trosk doczesnych i wzlatuje ku mnie. Ja, Bóg, przyszedłem i uwolniłem cię. Teraz jesteś wolna. Kiedy byłaś związana ze światem, Wasulo, Byłaś więźniarką wszystkich jego pokus. Teraz twoja dusza została uwolniona jak gołębica. Byłaś w klatce, umiłowana, w klatce. Pozwól swej duszy wznieść się swobodnie, pozwól jej odczuć wolność dawaną przeze mnie wszystkim moim duszom, wolność, którą wiele z nich odrzuca, choć jest ona łaską ofiarowaną przeze mnie. Nie pozwól się złapać, na nowo związać i wrzucić do klatki. Ja cię uwolniłem. To wymagało czasu, ale uczyłam się. Uczyłam się, że tam, gdzie jest duch pana, jest prawdziwa wolność. Dowiedziałam się, że kiedy Bóg mówi, to nie przemawia w mrocznych kątach, ale ujawnia całą prawdę w pełnym świetle i całkowicie przejrzyście. On jest zawsze gotowy, i to z niewymownym pragnieniem zapewnić wszystko, o co go prosimy. On daje nam o wiele więcej niż to, o co go prosimy, tak bardzo jest hojny. Uświadamiałam sobie, że nie wiem, jak kochać Boga, że nie kochałam go tak, jak on tego pragnie w sposób bezwarunkowy i bezgraniczny. W końcu nadszedł dzień mojego publicznego wystąpienia. Nigdy przedtem nie przemawiałam z estrady i ta myśl mnie przerażała? Kiedy doszłam do sali parafialnej, było w niej już blisko trzysta osób, kiedy zobaczyłam tych ludzi, ogarnęło mnie uczucie paniki, zamiast wejść do sali, poszłam do następnych drzwi do drzwi kościoła i uklękłam przed ogromnym krucyfiksem, aby się poskarżyć Jezusowi. Panie, jak powinnam mówić, co mam powiedzieć? Nigdy wcześniej nie przemawiałam ani nie dawałam świadectwa, westchnęłam, potrzebuję Twojej pomocy. A potem znowu, Panie, spójrz, w jakiej postawiłeś mnie sytuacji. Nie prosiłam o to, wiesz o tym. Jeśli mi nie pomożesz, nie tylko sama będę mieć kłopoty, ale także Ciebie wpędzę w kłopoty. Nie chcemy, aby coś takiego się przydarzyło. Odejmij mi ten lęk i uczucie niepewności. Dotknij moich warg i daj mi to przemówienie. Potrzebuję Twojego umocnienia i tego, abyś w moje wargi włożył właściwe słowa. Potrzebuję Twego świętego Ducha łaski, aby mnie uzdolnił do wychwalenia Ciebie, abym Cię nie ośmieszyła. Wtedy przypomniałam sobie, Ile razy mi powiedział, nie zamartwiaj się, ja cię poprowadzę i nie zawiedziesz mnie. Tam, gdzie ty w czymś uchybisz, ja to uzupełnię, ja włożę moje słowa w twoje usta, ubogacę twoje wystąpienie, twoja przemowa będzie moim przemówieniem. Potem pan mi odpowiedział tonem polecającym: Nadszedł czas, abyś mnie wychwaliła, idź! Wstałam i poszłam prosto do sali parafialnej. Idąc, miałam już tylko jedną myśl w głowie, aby zrobić wszystko, co z mojej strony możliwe dla wychwalenia Boga. Chrystus powiedział mi też, jak mówi każdemu z nas, Uczyń co w Twojej mocy, a ja dokonam reszty. Nagle przestałam odczuwać, że niosą mnie moje stopy. Czułam się jakby niesiona do przodu, jak we śnie w zwolnionym tempie. Potem odczułam, jak ogarnia mnie niewyobrażalny pokój. Ciepło rozlało się we mnie od czubka głowy aż po stopy, ogarniając całe moje ciało. To było tak, jakby ktoś tchnął we mnie swój ciepły oddech, zapewniając mi całkowitą pewność swoją własną, dostojną. Władzę i głęboki pokój mojej duszy. Wiedziałam, że Bóg wylał na mnie swego świętego ducha łaski. Odczułam to w sposób fizyczny. Otwarłam usta, słowa same z nich wychodziły. To było tak, jakbym słyszała, że mówię, a równocześnie zdawałam sobie sprawę z tego, że to nie ja mówię. Czułam, jakby mnie ktoś prowadził, bo nie byłam zdolna przekazać tego wszystkiego sama. Wiele serc zostało poruszonych. Po moim świadectwie, kuzynka powiedziała mi: Wasulo, nigdy wcześniej nie widziałam cię w takim stanie. Byłaś jak ryba w wodzie, mówiłaś tak, jakbyś całe życie przemawiała. Dobrze wiedziała, że nigdy nie pobierałam lekcji katechizmu ani teologii i że wcześniej nie przemawiałam publicznie. Od tej chwili. Regularnie proszono mnie o przedstawienie mojego świadectwa. Ustaliliśmy agendę spotkań jedno na miesiąc w Szwajcarii. Spotykaliśmy się też na modlitwie. Te spotkania modlitewne stały się wkrótce źródłem radości i nawrócenia dla wielu. Ludzie przychodzili coraz tłumniej, a ich liczba doszła do dwóch tysięcy przybywali do Szwajcarii całymi autobusami z sąsiednich krajów, z Niemiec, Włoch, Francji, Pan wzywał wszystkich ludzi, przyprowadzali rodziny, przyjaciół, przywozili chorych, opętanych, dokonały się liczne uzdrowienia, Jezus nie lękał się udzielać swoich łask każdemu, prosty uśmiech skierowany do Niego, a On wybaczał i zapominał. Westchnienie skruchy, proste zastanowienie się, i całe niebo cieszyło się i świętowało. A oto jego słowa. Pójdź, ty, który błądzisz ciągle na tej pustyni, mówiąc: Szukałem mojego odkupiciela, ale go nie znalazłem. Znajdź mnie, mój umiłowany, w czystości serca, kochając mnie bez osobistej korzyści. Znajdź mnie w świętości, w oddaniu, jakiego od ciebie oczekuję. Znajdź mnie zachowując moje przykazania. Znajdź mnie zastępując zło miłością. Znajdź mnie w prostocie serca. Nie grzesz więcej, przestań czynić zło. Naucz się czynić dobro. Szukaj sprawiedliwości. Wspomóż prześladowanego. Niech ta pustynia i nieurodzajna ziemia wybuchną radością niech Twoja oziębłość zapłonie gorejącym płomieniem. Odrzuć apatię i zastąp ją gorliwością. Czyń to wszystko, abyś mógł powiedzieć, szukałem mojego Odkupiciela i znalazłem go. Był przy mnie cały czas, ale pogrążony w ciemnościach nie mogłem go zobaczyć. O, chwała niech będzie Bogu. Błogosławiony niech będzie nasz pan. Jak mogłem być tak zaślepiony? Przypomnę ci następnie, jak zachować i cenić moje zasady, abyś mógł żyć. Kiedy moi przyjaciele, zaskoczeni szybkością, z jaką te orędzia krążyły po świecie, zapytali mnie, jak to odbieram, odpowiedziałam: Nikt nie powinien się ośmielać, stawiać pytania. Co Bóg czyni. W oczach Boga cały świat jest jak ziarno pyłu na wadze, jak kropla rosy porannej spadająca na ziemię. Jednak Bóg jest miłosierny dla wszystkich i może czynić wszystkie te rzeczy i zamyka oczy na grzechy ludzi, kiedy tylko okazują skruchę. Mogłam odczuć poruszenie tam w górze w niebie. Bóg wspaniałomyślnie obdarowywał nas, wylewając swoje łaski, powiedział, że nikt nie powinien się go bać, chyba że się buntuje przeciw niemu. Przemówił do nas wszystkich bez względu na naszą religię lub przeszłość. Również kapłani i osoby zakonne zaczęły się do nas przyłączać, aby się modlić i wysłuchiwać orędzi. Wszyscy odczuwaliśmy go w naszych sercach. Przypominałam ludziom, że Bóg nie jest Bogiem przeszłości, lecz teraźniejszości. Bóg nie spakował bagaży, aby wyjechać na wakacje i nas opuścić. On jest Bogiem żyjącym, Ojcem zatroskanym o każdego z nas, łagodnym i czułym. Chrystus naprawdę z martwych wstał. To nie jest mit. Po kilku miesiącach moje imię zaczęło wzbudzać poruszenie w Szwajcarii, i doniesienia o mnie rozchodziły się po innych krajach. Orędzia naszego Pana, które dotąd były rozpowszechniane w formie fotokopii podczas moich spotkań i świadectw, zaczęły odnosić skutek, dokładnie tak, jak Bóg i mój anioł mi to zapowiedzieli rozszerzały się, jak pożar. Wiele osób, których wiara się chwiała, umocniło się, a ci, którzy nie mieli wiary, Odkryli i przyjęli Chrystusa Jezusa. Ludzie biegli, aby się wyspowiadać i na nowo przyjmowali komunię świętą. Ci, którzy się nigdy nie modlili, zaczynali się modlić gorliwie. Ci, którzy nigdy nie czytali Pisma Świętego, zaczęli czytać świętą Biblię i zagłębili się w nią. Ci, którzy z różnych powodów opuścili Kościół, powrócili. Odkrywając na nowo sakramenty i Boga Wszechmogącego. Bóg właśnie otwiera szeroko podwoje swoich niebieskich spichlerzy, pozwalając zagłodzonym duchowo ludziom zakosztować i spożyć niebieską mannę, która została dana, aby ich odnowić i uleczyć. Gdzie tylko znalazł duchowo umarłych, wskrzesił ich bez wahania jeśli tylko ich serca były otwarte na jego łaskę był gotowy przebaczyć i zapomnieć my wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle za sprawą ducha pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do jego obrazu ponieważ orędzia się rozszerzały w końcu doszło to do uszu biskupa Fryburga. Otrzymał listy mówiące o wielkich modlitewnych zgromadzeniach i zawierające prośby o spotkanie ze mną. Jednak przed przyjęciem zaproszenia, biskup uznał za roztropne wydelegować kapłana, teologa angielskiego pochodzenia, w celu wysłuchania i zbadania zawartości orędzi. Teolog ten skontaktował się ze mną. I w towarzystwie innego kapłana spotkaliśmy się w moim domu. W pewnej chwili, podczas rozmowy, nagle zamilkł, skupił wzrok na mnie i badawczo mi się przyglądał. Jego kolega zapytał: Widzisz coś? A ten odpowiedział: Widzę twarz Chrystusa na jej twarzy, ma cierniową koronę i uśmiecha się do mnie ze smutkiem. To zjawisko, Wyjaśnię je w następnych rozdziałach było danym przez Jezusa znakiem, nad którym osobiście nie miałam żadnej kontroli. Doszło do niego wiele razy. Kapłan zapytał mnie: Dlaczego Chrystus się ukazał, mnie i dlaczego smutny? Odpowiedziałam mu szczerze, że nic na ten temat nie wiem. Wychodząc, zabrał ze sobą fotokopię moich zeszytów. Aby je przestudiować, jak obiecał biskupowi? Kilka dni później napisał mi, że w żadnym orędziu nie znalazł czegoś, co byłoby sprzeczne z wiarą katolicką i że wszystko, co przeczytał, było zgodne z pismem świętym oraz katolicką tradycją. Powiedział, że w orędziach znalazł pokorę i miłość. Doniósł mi także, że przez przypadek spotkał biskupa, który zapytał go, jak przebiegło badanie, odpowiedział mu, że według niego orędzia wydają się pochodzić od Boga. Biskup sprawiał wrażenie rozgniewanego, bo nie takiej odpowiedzi oczekiwał i w sposób widoczny był niezadowolony z otrzymanej nowiny. Pomimo tego pozytywnego wyniku badania i przychylnego raportu, biskup zwrócił się przeciw mnie, i prześladował naszą pracę w Szwajcarii. Krążyły plotki, że brak mi pokory, że uważam siebie za teolożkę i że próbuję na swój sposób stworzyć alternatywny kościół. Ta negatywna opinia doszła aż do Watykanu i wyrządziła nam ogromną krzywdę. Boże ostrzeżenia na nowo rozbrzmiały mi w uszach. Staniesz się moją ofiarą. Staniesz się moim celem, zapolują na ciebie jak myśliwi w pogoni za zwierzyną i, śledząc cię, wyciągną broń, wyznaczą za ciebie cenę, ażeby cię zniszczyć. W tamtym czasie spotkałam się z metropolitą greckiego kościoła prawosławnego, który miał siedzibę w Genewie. To on szukał kontaktu, niecierpliwie pragnąc mnie poznać. Pewnego razu wizytował grekoprawosławny kościół w Lozannie, gdzie mieszkałam. Odprawiał boską liturgię i kiedy mnie zobaczył, z szerokim uśmiechem zaprosił mnie do swego biura. To inne osoby, które mnie już spotkały, prosiły go, żeby się ze mną zobaczył. Poszłam na to spotkanie. Usiedliśmy, aby podyskutować. Opowiedziałam mu w skrócie moją historię wydawał się życzliwy i grzeczny choć wiedziałam że trudno mu uwierzyć poprosiłam go o pozwolenie na ekumeniczne spotkanie na modlitwie na które mieli przybyć członkowie kościoła grekoprawosławnego bracia katolicy i protestanci powiedziałam że jednym z najważniejszych punktów tej misji jest doprowadzenie do jedności kościoła byłam zachwycona kiedy stwierdził że nie widzi żadnych przeciwwskazań. Niestety nasze dobre relacje nie trwały długo. Biskup Fryburga całkowicie zakazał naszych modlitewnych spotkań. Kapłani, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, nie mogli pojąć decyzji biskupa, ale byli zobowiązani podporządkować się jego władzy. Jednak orędzia się nadal rozchodziły. Pewnej nocy pan dał mi wizję, Ujrzałam gigantycznego węża przypominającego ogromną anakondę, a właściwie wąż był jeszcze większy, z głową wielką jak głowa dużego psa. To było przerażające, ponad wyobrażenie, gdyż wąż mnie mocno obejmował, jego głowa zbliżała się do mnie, ukazując kły. Podpełznął do mojej prawej ręki i uchwycił paszczą trzy moje palce, dokładnie te, których prawosławni używają, aby uczynić znak krzyża. Ściskał mi te palce bardzo mocno i ssał, aż zaczęły mnie boleć. Ten ból mnie obudził, był on rzeczywisty i trwał przez jakiś czas. Na drugi dzień po tym koszmarze miałam przemówić podczas spotkania zorganizowanego przez grupę modlitewną w Genewie. Było to podczas Tygodnia Jedności, który trwa od 18 do 25 stycznia. Nasze spotkanie modlitewne było przewidziane na wczesne popołudnie. Tego samego dnia metropolita miał spotkanie w swoim kościele, ale w późniejszym czasie, po moim wystąpieniu. Specjalnie tak zaplanowaliśmy nasze spotkanie, aby nie kolidowało z jego spotkaniem. Kiedy metropolita dowiedział się że w naszym spotkaniu uczestniczyły dwa tysiące, podczas gdy tylko mała grupka przyszła, aby jego posłuchać, bardzo się rozgniewał. Oskarżył mnie o robienie mu konkurencji, o odbieranie mu ludzi i o tworzenie alternatywnego kościoła. Zarzucił mi nawet, że pracuję przeciw kościołowi. Nazajutrz zadzwoniła do mnie kuzynka, mówiąc: Wasulo, pośród Greków krążą plotki, że zostaniesz ekskomunikowana. Uważaj na siebie, nic więcej nie rób w tej chwili. Na jakiś czas przyjmij postawę wyciszoną. Zapytałam ją, na jakiej podstawie mieliby mnie ekskomunikować. Nie wiem, jakie są ich argumenty, ale jedno jest pewne, że nie lubią popularności twoich spotkań. Co jest złego w spotkaniach modlitewnych? Czy chcą mi przeszkodzić w gromadzeniu ludzi na wspólnej modlitwie? Kilka dni później zatelefonowała do mnie Beatrice, przyjaciółka, która w Bangladeszu towarzyszyła mi do Diang. Ona również przybyła do Szwajcarii i znalazła pracę w Ekumenicznej Radzie Kościołów w Genewie. Powiedziała – Kilku teologów pojechało stąd do ekumenicznego patriarchy Konstantynopola na rozmowy. Spotkają się także z kilkoma członkami kurii rzymskiej w Watykanie. Rozmawiałam też z pewnym kapłanem prawosławnym, który wierzy w twoje orędzia, pamiętasz? Jego żona przeczytała orędzia i też w nie uwierzyła. Ona jest teologką i bardzo się niepokoi, bo pewne osoby, które tu pracują, Zamierzają ci zaszkodzić. Podczas podróży do Konstantynopola pewien prawosławny duchowny pokazał jej plan rozmów, które miały się odbyć w patriarchacie i powiedział: Widzisz, co do Wasuli, tej, która udaje Teolożkę, to odbędzie się dyskusja na jej temat w patriarchacie, aby ekskomunikować tę naszą tak zwaną Teolożkę. Przyjęłam tę wiadomość. I poprosiłam pana: Jeśli ty chcesz, aby się to tak potoczyło, niech tak będzie, ale jeśli nie ma twojej zgody, to spraw, aby do tego nie doszło. Całkowicie zdałam się na jego wolę. Znałam już wpływ, jaki miały orędzia na ludzi, oraz to z jaką nienawiścią demon chciał mnie zatrzymać i wywołać rozdźwięk pomiędzy mną a przywódcami kościoła aby ograniczyć moje oddziaływanie. Nagle moje serce napełniła radość. Po tym telefonie od Beatrycze wzięłam głęboki oddech i podskoczyłam. Zatańczyłam z radości, mówiąc ze śmiechem: "Jakie to cudowne wywołać lęk u szatana. Jest to znakiem, że to, co przekazuję, stanowi zagrożenie dla szatana i naprawdę budzi jego lęk. Genialne!" Jakie to cudowne być zagrażającym mu nieprzyjacielem i pracować dla Boga, jakie to wspaniałe być narzędziem Boga dla zwalczania diabła, który chce zniszczyć kościół, ciesz się. Koszmar z wężem stał się realny. Ogromny wąż chciał zniszczyć te trzy palce, którym robię znak krzyża, inaczej mówiąc chciał, żebym została ekskomunikowana. Tymczasem w Konstantynopolu nic się nie wydarzyło, wszyscy wrócili bez żadnej deklaracji i cała sprawa ucichła. Jednak niektórzy członkowie duchowieństwa greko-prawosławnego przychodzili do mnie, aby mi powiedzieć Ma pani rodzinę, prawda? Zatem niech się pani zadowoli dzielna niewiasto służeniem mężowi i własnej rodzinie, niech się pani zajmie pracami domowymi i gotowaniem. A pozostawi sprawy kościoła? To nie wy, będziecie w dniu sądu, odpowiedziałam im, na moim miejscu, aby za mnie odpowiadać. Czy zatem was mam słuchać? Pan przecież ode mnie zażąda rozliczenia się z tego, że go nie posłuchałam i że nie uczyniłam tego, co mi zakomunikował, że mam to zrobić i o co mnie poprosił. Czy zauważacie powszechną utratę wiary u ludzi, którzy opuszczają kościoły? Czy to nie jest dla Was wystarczającym znakiem? Jego winnica została zaniedbana i wyjałowiona. Z tej przyczyny Chrystus, aby ukazać swoją władzę i moc, właśnie wzywa takie absolutne nicości, jak ja, aby je uformować i posłużyć się nimi, jako swoimi narzędziami dla chrystianizacji. Zdechrystianizowanego społeczeństwa? Chrystus stąpił z ikon, aby zreformować swój kościół i aby go ożywić. On sam jako jedyny na nowo nawadnia swoją winnicę. Tylko i jedynie On doprowadzi kościoły do wzajemnego pojednania się i wprowadzi pokój na tym świecie. Chrystus jest znany z tego, że odbiera wzrok twierdzącym, że widzą. A daje wzrok tym, którzy nie widzą. Wtedy mi powiedzieli: Jeśli jest pani wysłanniczką Boga, to niech pani dowiedzie swojej pokory, ukrywając siebie i wszystkie te pisma. Proszę przestać paradować po całym świecie ze swoimi słowami. Wiele lat później pan poradził mi, abym tym ludziom odpowiedziała: Ludziom tym odpowiedz tak. Nie będę jak zły sługa, który ukrył swój talent, potem zaś został potępiony za to, że nic nie uczynił. Przeciwnie, pomnożę mój talent i oddam chwałę temu, który mi go powierzył. Przekażę nie tylko temu pokoleniu ten nadzwyczajny cud, albowiem aniołowie zaniosą słowa Boga i będą je rozpowszechniać, jak deszcz ziarna zrzucanego z góry, wszystkim przyszłym pokoleniom uczynią to w tym celu, by odnowić stworzenie Boże i upiększyć Kościół, by osłodzić usta jego dzieci i otworzyć Je, żeby mu oddały chwałę. By otworzyć im oczy i pozwolić na przebadanie swoich serc. Wszędzie jestem opieczętowana boskim imieniem Pana i nie lękam się. Jestem Jego dźwięczną księgą, ogłaszającą te same prawdy, jakie nasz pan nam przekazał, a więc nic nie jest nowe. Nie mam nic nowego, co byłoby ode mnie, bracia, lecz wszystko, co jest do mnie mówione, pochodzi z Bożego poznania i z ust Boga trójosobowego. To właśnie masz im powiedzieć w moim imieniu. Wcześniej pan powiedział, Wasulo, staniesz wobec surowych doświadczeń, kiedy widzę, jak wiele moich kapłańskich dusz zaprzecza moim znakom i moim dziełom, kiedy patrzę, jak traktują tych, którym udzieliłem moich łask, aby przypomnieli światu, że ja jestem pomiędzy wami, cierpię. One zaprzeczają moim dziełom, tworząc w ten sposób pustynię w miejsce płodnych ziem. Widząc, jak Pan był rozgniewany na nich, Ośmieliłam się odpowiedzieć, chcąc usprawiedliwić te kapłańskie dusze? Powiedziałam więc, Panie, skoro zaprzeczają Twoim dziełom, muszą być tego jakieś przyczyny? Odpowiedział. Oni są martwi duchowo? Te dusze same są pustyniami i kiedy zauważają jakiś kwiat na tym wielkim pustkowiu, jakie uczyniły, Rzucają się w jego stronę, depczą go i niszczą. Dlaczego? Dlaczego? Bo ten kwiat razi na ich pustyni. Te dusze zabezpieczają się, by ich pustynia pozostała wysuszona. Nie znajduję żadnej świętości w tych duszach, żadnej. Co mają mi do ofiarowania? Usiłowałam powiedzieć, Obronę, panie, obronę polegającą na tym, że boją się zniekształcenia Twojego słowa? On natychmiast odpowiedział: Nie, one mnie nie bronią, wypierają się mnie jako Boga. Te dusze negują moje nieskończone sposoby działania, zaprzeczają mojej wszechmocy, porównują się ze mną. Wiesz, co robią. Zachęcają do pogaństwa, pomnażają liczbę tych, którzy mnie biczują, powiększają duchową głuchotę. One nie bronią mnie, lecz drwią sobie ze mnie. Mimo ich zapierania się, bardzo chciałem im pomóc, aby także i one pomagały i karmiły moje owieczki. Zasmuciłam się z powodu Boga. On odpowiedział, umiłowana. Smuć się nad całym światem i nad tym, czym się stał. To nie oznacza, że wszyscy duchowni lub wszyscy przywódcy kościoła są źli. Wielu jest bardzo dobrych i wielu czyni wolę pana. Rzeczywiście w niektórych orędziach Bóg porównuje pasterzy do Kaina i Abla. Kain nie podobał się Bogu, ponieważ nie czynił jego woli. Natomiast Abel ją spełniał. Tak zaczęłam żyć wizją gołębicy, przechodząc przez trudności i idąc niebezpieczną drogą, którą zobaczyłam w wizji.